jeszcze na terenie diecezji gdzie indziej, że wyruszyły tak zwane pielgrzymki drogi krzyżowe o charakterze ekstremalnym. Jak to zrozumieć? Jak się do tego odnieść? Czy to jest potrzeba? Czy to jest jakaś nowa moda? Czy to jest swoistna zalecianka? Takie pytania będą stawiane, ale jak wspomniałem, historia zapisze, że właśnie w tych latach coś się takiego zrodziło. Zanim wyruszycie tę drogę do kaplicy męczącego Pana Jezusa, to przed samym wyjściem po przyjęciu Komunii Świętej poproście, aby Duch Święty oczyścił wszystkie myśli i intencje, aby prawdziwie była to droga krzyżowa, która prowadzi i wtedy, jakkolwiek by się to nazwało, będzie to dzieło Boże. Bardzo Was o to proszę. I teraz są zadania. Nie ma wątpliwości, że każdy z Was przynajmniej jakoś tam z grubsza mają intencje, z którymi dzisiaj wyruszy surowy, aby w Wrzasku dnia stanąć w Augustowie. Życzę w tym miejscu, abyście wszyscy dotarli. Spokojnie i radośnie, mimo że to jest droga krzyżowa. O Chrystus Pan pragnie, abyśmy sercem radowali się. Dlatego, kiedy mówi o wszelkich sprawach związanych z postem, odpowiada, serca rozdzielajcie, ale oblicze nie będą pogodne. Nie bądźcie cierpliwymi, ale umiejącymi współcierpieć z Chrystusem i z bliźnimi. Zapewne zabieracie bardzo wiele spraw do przemyślenia, do rozważenia, ale także intencje zostały wzbudzone, albo to bezpośrednio przez Was jako uczestników, albo też niektórzy dołączyli się z tym, prosząc, abyście zabrali taką czy inną intencję. To dobrze. Jeden drugiego przymiona noście, jedni za drugim bierzcie odpowiedzialność, jeśli chodzi o sprawę zbawienia. Wieloma rzeczami nie musimy się interesować, bo to nie jest potrzebne. Myślę tutaj o tej relacji do drugiego człowieka. Ale jeśli serce odpowiada i sumienie alarmuje, że oto moja siostra, czy mój brat, bliźni, ma problem z tym ukierunkowaniem do Boga, to mam pomoc. Muszę się tym zainteresować. Słowa Pawła są jasne. Jeden drugiego w przemianę nosi. Jedni drugi wspomagajcie w drodze do Królestwa. Będzie modlitwa. Drodzy moi, nie rozumiemy do końca wielkości modlitwy. Mimo że na wielu miejscach w Piśmie Świętym jest odniesienie, jak cenną jest modlitwa. I wierzcie, wiedzcie i wierzcie, że najdrobniejsza okruszyna modlitwy nigdy nie zostanie zmarnowana. Bóg ją zagospodarował.
wiedzcie, że ten wielki wysiłek modlitwy przyniesie owoce. Też bardzo pragnijcie, aby te owoce zostały również złożone do skarbca, powiedziałbym, powszechnego. O czym myślę? Otóż zasadniczo modlimy się za siebie albo za najbliższych. Ale przecież jest jeszcze ojczyzna. Jest Kościół, jest świat, jest ludzkość. Wszystko przez razem stanowimy jedną rodzinę dzieci Bożych. Także bardzo jest potrzebna modlitwa składana do tego skarbca, z którego będzie potem na różny sposób z tej modlitwy, z tej ofiary korzystać. Nie zapomnijcie o ojczyźnie. Tak się wydaje, że przed naszą ojczyzną zostały postawione niemałe zadania, ponieważ tu ludzie mówi się, że to jest nam wierzący, a więc w nim mamy prawo układać nadzieję, że pomoże nam, myślę tutaj o innych narodach, odnaleźć drogę do Boga. A tu jak na złość? Patrzymy na nasz obraz codzienny. Bardzo wielu może powiedzieć, sami potrzebujemy pomocy. A gdzież ta mowa o tym, żebyśmy innym pomagali w tej materii? No więc, to teraz przed zakończeniem postu i przed świętami warto, aby wszyscy Polacy zrobili rachunek sumienia i jakby powstali na nowo, zdolni do tego, aby spełniać to zadanie bycia wsparciem dla innych. W tej drodze krzyżowej, w tej waszej wielkiej modlitwie pamiętajcie, aby ubogacać to, co nazywamy ojczyzną. To znaczy, trzeba to rozumieć jako przestrzeń do wypełnienia modlitwą. Brak modlitwy sprawia, że wszystko to, co jest Boże, jakby ustępuje. Jakby zostało zmiecione. A modlitwa sprawia, że sprawy Boże wracają na swoje miejsce. O to proszę szczególnie. To tyle przed wyruszeniem. Idziecie w noc, ale dojdziecie o świć, a świt oznacza zmartwychwstanie. A więc idziecie w dobrym kierunku.